ta droga jest bardzo wyboista, ale jest najkrótsza i pojedziemy sobie tylko może jakieś 5-7 minut. To jest duży skrót. Lecimy na super miejscówkę. Słuchajcie, dzisiaj wstałem specjalnie wcześniej, żeby ten film nagrać dla was, ten materiał, dlatego że później robi się bardzo gorąco i dzisiaj ma być najbardziej gorący w ogóle dzień tego lata, więc zwijamy się. Jeszcze nie ma godziny 7, a już jestem praktycznie na spocie. Słońce jest jeszcze nisko, a temperaturę mamy w tej chwili 22 stopnie, czyli jest optymalnie, a podejrzewam, że w ciągu dnia może być nawet ze 35 stopni, więc to, co dzisiaj sobie zrobimy, myślę, że to będzie super sprawa, a mianowicie podzielę się z wami takimi kilkoma, może trzema, pięcioma bardzo fajnymi praktykami, które pozwolą wam na ciekawsze loty ogólnie i na tym to polega. Dojeżdżamy do pierwszego spotu. Słuchajcie, pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, dużo osób jej nie stosuje. Praktycznie każda osoba, która przyjeżdżała na warsztaty plenerowe w tym roku, w ogóle tego nie stosowała. A mianowicie, przemieszczamy się w trybie N, tak żeby mieć wszystkie czujniki, żeby wszystko nam ładnie działało, a kadrujemy w trybie C. Dlaczego? Bo tak będzie nam dużo wygodniej. Możemy przemieszczać się dzięki temu szybciej, z miejsca na miejsce, natomiast kadrujemy sobie już delikatnie. Zobaczmy taką sytuację. Podstawowa rzecz, wchodzimy do menu sterowanie i tutaj dostrajanie wzmocnienia ekspozycji. Prędkość w trybie normalnym. Dajmy sobie około, powiedzmy, 8 metrów na sekundę. Więcej nie potrzebuję. Wznoszenie może być 5 i tak dalej. Tutaj 80 to jest troszeczkę za dużo, jeżeli chodzi o gimbal, ale dajmy mu mniej więcej około 40 stopni na sekundę. I teraz dostrajanie dla trybu C, cinematic, czyli kinowy. Tutaj maksymalna prędkość 2 metry na sekundę, ja zostawiam i tak będzie ok. Prędkość gimbala nawet około 25. Oczywiście te dane można sobie samemu tutaj dograć i dzięki temu teraz, jeżeli my będziemy się przemieszczali, to będziemy się przemieszczali dużo sprawniej, tak? 8 metrów na sekundę, można dać troszeczkę więcej, jeżeli chodzi o ten tryb normalny. Dajmy 11 metrów na sekundę. Dzięki temu możemy się znaleźć naprawdę szybko w sąsiedztwie tej skały, do której teraz lecę. Możemy sobie to spokojnie nagrać jako nalot. Tu jest bardzo fajna miejscówka, dlatego że mamy pierwszy, drugi i trzeci plan. Odrobinę się obniżę, tak jak teraz. I teraz dopiero zaczniemy sobie spokojnie kadrować do środka. I zobaczcie, że ja przy kadrowaniu do środka teraz zmieniam na tryb C. Nagrywa mi się dwa drążki na zewnątrz i spokojnie jedziemy sobie z okrążeniem, tak żeby pokazać jeszcze dodatkowo drugi plan z lewej strony, leciutko odchylę, żeby fajnie ten efekt 3D powstał, a jeszcze się przy tym będziemy spokojnie dźwigać. I to jest całkiem fajne ujęcie, jak widzicie, 2 metry na sekundę to jest przemieszczanie przy tym ujęciu, ale o tym warto sobie pamiętać, żeby właśnie zrobić tak, że mamy do przemieszczania się inne prędkości, a jeżeli chodzi o kadrowanie, zupełnie inne prędkości. Tu nam się nawet woda już pojawia w kadrze i to jest ten efekt, który chciałem osiągnąć. I teraz jeden z kolegów pytał mnie o taką sytuację, co zrobić, jeżeli jesteśmy mocno pod światło, tak jak my w tej chwili, i wyraźnie oddziela nam się pierwszy plan, czyli dół jest ciemny, a góra jest za jasna, prawda? Więc jest parę na to patentów, między innymi możemy regulować sobie kątem kamery. Jeżeli się troszkę wzniesiesz, to zobacz, wykonując ujęcia pod światło, możemy spokojnie w tym momencie poradzić sobie z tym, że jesteśmy właśnie prześwietleni. Delikatnie. Jeżeli obniżymy kąt gimbala i wzniesiemy się delikatnie, to unikniemy tego zjawiska, jak bardzo duży kontrast. Tu widać, jak mocno kontrastowe są ujęcia. A jeżeli wzniesiemy się, jeszcze raz to pokazuję, i delikatnie obniżymy kąt gimbala, to ten pomiar światła będzie troszkę inaczej przebiegał. Szczególnie o zachodzie słońca można osiągnąć bardzo fajne rezultaty. I dzięki temu możesz pod słońcem mieć fajne rezultaty właśnie w ten sposób wykonywane
jak my teraz. Teraz ISO jest bardzo wysokie, powinienem zmienić parametry, czyli obniżyć troszkę ISO na pewno. I powinienem czas naświetlania zmienić, tak jak teraz powinno być idealnie, tak? I krążymy sobie teraz w lewą stronę. I to jest super ujęcie. Znalazłem mega miejscówkę ze świetnym światłem. Muszę tylko wziąć stopkę do statywu. I tutaj jest jeszcze nad wodą lekka mgiełka. Wygląda to po prostu rewelacyjnie. Zaraz wam to pokażę. I teraz powiemy parę słów na temat Color Assistant i nagrywania w D-Log M. A mianowicie, jeżeli masz możliwość pracy na komputerze, to nagrywaj w D-Log M. Zdecydowanie. Jeżeli postprodukcję robisz na telefonie, no to wiadomo, że będzie troszeczkę trudniej. Ale jeżeli tylko mamy możliwość właśnie wykonywania postprodukcji na kompie, to zdecydowanie D-Log M. Przykręćmy go. No i teraz mogę was na chwilę zostawić samych na tym statywie. Bo przecież to jest skandal, jak ten pocket się spisuje. To będzie challenge. No i teraz mnie nie spadniecie. To będzie challenge ze względu na to, że nie widzę dokładnie, gdzie są gałęzie. Muszę tutaj podlecieć w to miejsce i spokojnie spróbujemy wlecieć tuż nad lustro wody. Ok, słuchajcie, druga rzecz, o której chciałem powiedzieć. Jeżeli tylko mamy możliwość, to nagrywajmy w D-Log M, jeżeli na przykład działamy na komputerze. I było pytanie dotyczące asystenta wyświetlania kolorów. Oczywiście można go zastosować, tak jak teraz. Widać dużą różnicę, jeżeli chodzi o wyświetlacz. W tym momencie jest mniej kontrastowy obraz. I kolega, jeden z naszych kolegów pytał, jak to się dzieje, że na nagraniu nie mamy tej zmiany. No, oczywiście, że nie mamy, bo to jest tylko podgląd. Tak jak teraz, zobaczcie, że tutaj w tym momencie jest tryb. Ja już sobie nagrywam, wisząc w miejscu i zmieniam sobie asystenta kolorów tylko na podgląd, taki realny. I teraz polecimy sobie do tyłu delikatnie. Ja patrzę się na drona, patrzę, co on robi. Przenieśmy się troszkę tak, żeby mnie nie raziło słońce. Ok, i teraz bardzo delikatnie zaczniemy sobie cofać tym dronem i teraz mamy idealne ujęcie. Gdyby była mgiełka, gdybym był tutaj z 2 godziny wcześniej, musiałbym wstać pewnie po 3:00, byłoby naprawdę rewelacyjnie. To było bardzo fajnie. Trzeba uważać przy takich przelotach ogólnie na 2 rzeczy, a mianowicie, żeby nam nie ściągnęło drona na dół. Czasami się tak zdarza, więc jesteśmy bardzo czujni na drążkach i przygotowani na to, że nagle, lecąc nisko nad wodą, zaczyna nam ściągać w dół, więc trzeba go podnieść. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, też ciekawa, jeżeli chodzi o ostatnie loty, są zakłócenia GPS-u. Nie wiem, czy zauważyliście, ale jednemu z naszych kolegów, na przykład z teamu 250 gramów szczęścia Andrzejowi, dron na Cyprze zginął właśnie przez to, bo miał gwałtowne zakłócenia GPS-u. W Polsce zauważyłem w paru miejscach, że takie rzeczy się zdarzają, więc pewnie są te zakłócenia ogólnie, globalnie. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Latając nisko nad wodą, ja tutaj miałem RTH włączone, czyli powrót do bazy na poziomie 90 metrów, czyli jakby miał słaby akumulator i w pierwszej chwili chciałem na tym słabym polecieć, to byłaby taka sytuacja, że zacząłby mi się podnosić
i mógłby uderzyć w drzewa, więc na to trzeba zwracać uwagę, żeby nie lecieć do końca akumulatora. Ewentualnie, jeżeli chodzi o tę akcję, ustawić sobie zamiast powrót do bazy w przypadku słabego akumulatora zawis, chyba zawis byłby najlepszy w takim momencie, i manualne ściągnięcie drona. Jedziemy na następną miejscówkę. To będzie już chyba jedna z ostatnich dzisiaj, dlatego że robi się gorąco, a ja jak w Tajlandii zaczynam tolerować to, że ze mnie po prostu się leje, bo jest coraz cieplej. Zaraz będzie 30 stopni. Tu mam bardzo ładne ujęcie z tej strony. Muszę tylko sobie popatrzeć na bezpieczeństwo. Słuchajcie, teraz jeżeli chodzi o loty nad wodą. Ja się leciutko przesunę w prawą stronę, żeby mieć pewność ogólnie. Zakładamy, że nie ma dużych fali, że to nie jest ocean, ale jeżeli latamy powiedzmy w Polsce, nawet nad Bałtykiem, powinniśmy trzymać się mniej więcej na około 5 metrach. Spróbuję tutaj dograć jeszcze balans bieli odpowiednio. Tak. I spróbujemy sobie jeszcze dograć tutaj kąt, może delikatnie tak. Tak jak teraz byłby świetny. Z tego względu, że jeżeli jesteśmy około 5 metrów, nie mamy takiego bezpośredniego wpływu różnych warunków, jeżeli chodzi o wodę. Zobaczmy jeszcze ekspozycję. Shutter speed mam troszeczkę za szybki, ale niewiele mogę zrobić. Dlatego, że filtrek jest ND16 i nadal to jest troszkę mało. D-Log M. Dobra, polecimy sobie pierwsze ujęcie w prawo. Teraz kadruję, czyli na C, tak jak mówiłem. Gimbal jest ogólnie nisko, ale o to mi chodziło. To jest bardzo fajne ujęcie. A drugie, które zrobię, to przesunę się za brzozami. Ja jestem w stanie z postprodukcji wyciągnąć tutaj. Teraz przełączam na N, przełączam sobie na auto. Patrzę sobie, jak jest tutaj drzewo. Musimy minąć drzewa i będziemy wykorzystywać je do kadrowania. Odrobinę się podniosę i to będzie to. Dokładnie. Tylko popatrzmy, czy ja mogę tutaj polecieć. W tą stronę mogę. A jest to bardzo tricky, żeby nie wlecieć w coś. Ok, tak jak teraz. Mam pozycję wyjściową do kadrowania. Jestem na 6 metrach. I spróbujemy zrobić taki motyw, żeby po pierwsze wykorzystać te drzewa i delikatnie przesuniemy się w lewo podczas tego nagrania. Tu. Loty nad wodą, one nie są wcale trudne, tylko trzeba pewnych zasad przestrzegać. Oczywiście ryzyko jest większe, wiele osób jest sparaliżowanych, ale mając dobry zasięg, tak jak ja w tej chwili mam naprawdę dobry zasięg, teraz spróbujemy sobie leciutko pograć ekspozycją, trochę w dół kamerę. Tak jak teraz jest w miarę, aczkolwiek shutter speed jest... No dobra, zostawmy go. Ta wartość musi nam niestety zostać, bo bardzo prześwietlimy ujęcie. Ale zobaczcie, że w tym momencie mi bardzo ładnie wchodzi w kadr. Polecę lekko w lewo, żeby ominąć te drzewa. I tu można osiągnąć naprawdę genialne rezultaty. Oczywiście mniej ryzykowny sposób przy lotach nad wodą. Jeżeli patrzę na drona i widzę, jak on mniej więcej mi się układa, to jest na pewno też przejście w automat, spojrzenie w dół. W tej chwili jestem na 25 metrach, czyli jestem dość wysoko. I widoczki z góry. Tak? Czyli top down. Wędkarz złowił rybę właśnie obok mnie. Jakieś 50 metrów. I tutaj możemy sobie już szukać mega kształtów, jeżeli chodzi o te widoczki. Skupić się czy na fotografowaniu, czy na ujęciach. Ale może to wyglądać naprawdę bardzo fajnie też. Z takiej perspektywy jak ta. Dlaczego nie? Dobra. Słuchajcie, dzięki serdeczne za uwagę. Mam nadzieję, że te porady będą dla Was pomocne i dobre praktyki. Zapraszam Was bardzo serdecznie na sierpniową edycję warsztatów plenerowych.
podczas podróży z Gandalfem. Fajna sprawa. Oczywiście zapraszam również do korzystania. Skorzystaj koniecznie z darmowego warsztatu, jak rozpocząć przygodę z dronem, lub też z warsztatów premium już tematycznych, na przykład z zakresu Mini 4 Pro. Od pudełka po projekty kreatywne, cały przegląd funkcjonalności, pracy ustawień, trybów inteligentnych, tak żeby wykorzystać miniacza na full. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, wszystkiego dobrego, a ja zanurzam się już w inną czeluść. Let's go!